Zamordowany 53-letni mężczyzna to mieszkaniec miejskiej noclegowni. Przyczyną jego śmierci była rana kłutocięta klatki piersiowej. Tuż po zdarzeniu zatrzymano 5 osób, które obecne były w mieszkaniu, gdy doszło do tragedii. W efekcie zarzutu usłyszały 3 osoby. Śmiertelny cios zadał Sławomir B., który przyznał się do winy. Zarzut działania w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego mężczyzny przez zadanie mu ciosu ostrym narzędziem i spowodowanie rany kłutociętej klatki piersiowej, która doprowadziła do jego zgonu. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Zarzuty usłyszały kolejne 2 osoby. Drugiemu mężczyźnie zarzut przestępstwa polegającego na tym, że nie zawiadomił o przestępstwie, tutaj o zbrodni zabójstwa i utrudniał postępowanie karne. Wobec tego mężczyzny prokurator zastosował dozór policji. Zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie i nieudzielania pomocy ofierze usłyszała także kobieta, która była w momencie zabójstwa w mieszkaniu przy ulicy Hubala w Polkowicach. Zastosowano wobec niej dozór policyjny.